Witam Państwa. Wśród ojców niepodległości, tej niepodległości, której setną rocznicę w tym roku obchodzimy, jednym z ważniejszych jest Ignacy Jan Paderewski. Jak mówiono o nim, był to geniusz, który przy okazji był również pianistą i to pianistą światowego formatu. Warto wobec tego przypomnieć tę postać. I to, co Paderewski miał nam do powiedzenia nie tylko jako artysta, ale właśnie również jako Polak, jako polityk, jako wielki patriota. Przyszedł na świat na Podolu w roku 1860. Był to czas zaborów, czas wokół powstania styczniowego, czas bardzo trudny dla Polaków, zwłaszcza tam na kresach. Jego tata był powstańcem styczniowym, a mama była córką przyjaciela Adama Mickiewicza, który później został profesorem wileńskim na Uniwersytecie Wileńskim. A więc było to środowisko, które oddychało polskością już od pokoleń. I dla którego odzyskanie niepodległości to była sprawa priorytetowa. Nie było jakby innej opcji, że można się urządzić i żyć sobie, tylko wszystko to, co człowiek robił, co robił w rodzinie, co robił w sąsiedztwie, wśród znajomych, bliskich, wszystko to było podporządkowane właśnie tej idei, jaką należało urzeczywistnić, idei odzyskania niepodległości. Ignacy Jan Paderewski już jako dziecko był niezwykle uzdolniony muzycznie, mając trzy latka, już, już próbował grać. A w domu, jak to w polskim domu na pewnym poziomie, był oczywiście fortepian. I stąd tym instrumentem najważniejszym dla padarewskiego, ignacego Jana Paderewskiego, pozostał fortepian, chociaż jego tata był też artystycznie uzdolniony, był malarzem, był rzeźbiarzem i skrzypkiem w związku z tym kiedy zorientował się, że jego syn posiada te zdolności, to natychmiast zajął się wychowaniem w taki sposób, żeby chłopiec mógł rozwijać się artystycznie. Oczywiście już wychowanie domowe musiało się skończyć, potrzebni byli nauczyciele, więc Ignacy znalazł się w Warszawie, a później wyjechał za granicę. Ale jak przyznaje, w swoich pamiętnikach jego myśl główna to była zawsze Polska. Chciał stać się kimś wielkim, wielkim pianistą, a w tamtych czasach pianista no, to była pozycja bardzo ważna w życiu społecznym, w którym zwracano jeszcze uwagę na tak zwane wartości kulturowe wartości duchowe wartości sztuki. Ale myśl Ignacego była taka, że stanie się pianistą światowej sławy, właśnie po to, żeby przebić się do wielkich tego świata, nie tylko muzyków, ale również kręgi polityczne. Było to środowisko, gdzie jeszcze, jeszcze znaczenie miało to, że ktoś jest królem, królową czy prezydentem, i on poprzez te swoje kontakty, o które wielu zabiegało. Na świecie on starał się przybliżyć sytuację Polski, która została rozebrana, która straciła niepodległość, tak żeby w razie jakichś przesileń, czy to politycznych, czy później wojennych, żeby problem polski wrócił znowu do dyskusji międzynarodowej i żeby ten akt wielkiej niesprawiedliwości, ten akt przemocy, jaki spotkał Polskę, żeby Spotkał się również z wielkim oburzeniem i potępieniem. I tak się właśnie stało. Dlatego, wspominając Ignacego Jana Paderewskiego, musimy również pamiętać o tym, że był to nie tylko wielki muzyk, ale wielki patriota, któremu Polska między innymi dzięki niemu odzyskała w końcu niepodległość. Szczęść Boże!